Obczajcie to, tu jest jakieś 50 podwójnych skrzyń na samo złoto i dodatkowo jeszcze górne skrzynie. Wszystko jest zapchane, itemy stoją na górze, a to było tylko 8 godzin awczenia. Także ja biorę się za porządki, mam nadzieję, że coś jeszcze z tych przedmiotów uda mi się tutaj uratować. No siemaneczko, słuchajcie, jestem w Rafiriusowym Pipi, bo sprawdzałam sobie, nie sprawdzałam, tylko sprowadzałam sobie właściwie główkę do dzisiejszego dnia kalendarza adwentowego. Chciałam pożyczyć od Rafiriusa, bo ja jeszcze swojej nie zdobyłam. I zobaczcie, tyle z farmy złota udało mi się nafarmić. Myślę, że zostawimy Rafiriusowi w podzięce jeden zestaw. Halo, zestaw bloków. Gdzie ja mogę te bloki wsadzić, żeby on tego nie zauważył, a żeby zauważył? Tu. Nieelegancko. Nieelegancko, są schowane bloki. I zobaczmy jeszcze tak. Ja w ostatnim odcinku, w ostatnim albo w przedostatnim odcinku dawałam ludziom choinki. I widzę, że Rafirusa choinka tutaj z tym niebezpiecznym kryształem Endu na górze już stoi. No ryzykownie, bo postawił go zamiast w item frame, to postawił go po prostu w taki sposób, ale zobaczcie jak pięknie. Co wy na to, żeby posprawdzać ile osób postawiło już swoje choinki? No wiem, że kilka choinek już stoi, także fajnie będzie sprawdzić, kto jak udekorował swoją choinkę. No Maku zdecydowanie już ma świąteczny klimat. Teraz tylko trzeba zobaczyć, czy gdzieś stoi nasza choinka. No Maku nie poczuł świąt, zobaczymy, czy Howard postawił coś już u siebie. Jak widać, wszystkie choinki jeszcze zapakowane, więc lecimy dalej. Kulfon jak zwykle nie zawodzi i czyżby powstała najbardziej lagująca choinka na całym serwerze? To może być to. Może być to. Słuchajcie, wszystkie bloki oczywiście są podpisane. Kulfon mówił, że on nie chce stracić nazwanych nazw tych bloków, dlatego zostawił w taki sposób. Nawet prezenciki ładny wykorzystał. Super. Moje gratulacje, Kulfon. Nie ma konkursu, ale wygrałeś. To jest genialna choinka. A może właśnie... Pozbędę się tej dyni. A może właśnie, słuchajcie moi drodzy widzowie, może zrobimy konkurs na najlepszą kraftonową choinkę. Co wy na to? Dajcie znać, czy chcielibyście taki konkurs. W głosowaniu oczywiście bralibyście udział wy. I to wy wybieralibyście zwycięzcę, który dostanie specjalną nagrodę choinkową. Dajcie znać w komentarzach. Widzę, że Lottie zaczęła budować swój dom, ale podejrzewam, że to nie jest choinka świąteczna, o którą mi chodzi. Także zerknijmy. Tak, dokładnie. Skrzynki jeszcze pełne. Czekamy. A przy okazji, jak tu jestem, to sprawdzę, czy Kulfon wziął gwiazdy z mojego sklepu, czy skraftował je sam. Jep, kraftował sam. U Wiktorca również nie spodziewam się, że choinki... Dokładnie, nie spodziewam się, że choinki powstały, ale słuchajcie, muszę powiedzieć, że widziałam Wiktorca na serwerze ostatniej nocy, więc warto było sprawdzić. No, powiem, że mam lekkie rozczarowanko. Na razie tych choinek nie powstało za dużo, jeszcze lecimy sprawdzić blocza. Ej, słuchajcie, w bloczu nadzieja, mini choinka DIY i choinka DIY zniknęły. Mini choinka, jak sądzę, stoi tutaj. Oj, lag. Ale teraz musimy poszukać tej większej. Jest! Jest i choinka DIY, słuchajcie, no jak żeby inaczej. Armor standami drzwi, to jest najlepsza ozdoba na choinkę. Armor standami ozdobione. Elegancko, myślę, że bloczu jeszcze nie skończył roboty, dlatego nie będziemy oceniać. No ale super! Trzy choinki stoją. Miejmy nadzieję, że w trakcie naszego odliczania do świąt powstanie ich jeszcze więcej. No to co, skoro tak dbamy już dzisiaj o świąteczny klimat, to ja bym była za tym, żeby... Weź ten miecz, bo wyglądasz groźnie, Nereś. Żeby zbudować sklep z zabawkami w dzisiejszym odcinku. Co wy na to? Wyłożyłam sobie, jak widać, już fundamenty właściwie, można by rzec, tego budynku, żeby sobie zaznaczyć mniej więcej, jak on będzie przebiegał, dlatego że mam na niego pomysł, tylko potrzebowałam rozplanowania go w przestrzeni. Tutaj zrobimy sobie jakieś takie szersze podejście z tej ścieżeczki. Być może zajmiemy się jeszcze paroma detalami gdzieś tu w okolicy, na przykład może na jarmarku, albo obok, gdzie wymyśliłam, że powstanie piekarnia. Dobra, słuchajcie, będę pluła w mikrofon, bo nie mam popfiltra, bo mi odpadł, ale chciałam wam tylko powiedzieć, że razem z Lottie mamy małe natchnienie. Lottie, może powiesz, co robimy? Tor. Tor. Łódkowy. Dlatego jesteśmy przy sklepie z wełną, brzmi sensownie. Robimy tor. Robimy tor, a do tego toru potrzebujemy... Nie, to nie jest klawisz, którego szukam.
Potrzebujemy oczywiście wełny na bandy i tutaj Rafirius troszeczkę zarobił, troszeczkę się wkurzył, że już musi uzupełniać swoje skrzynki, ale jak będzie wyglądał tort, to zobaczycie za chwilę. Zapraszam Was serdecznie do wioski Świętego Mikołaja. To tu... Czekaj, tu jest zakręt. To tu jeszcze może iść normalnie? Nie, to nie może być. Działaj wirtuozie, a ja opowiem o naszym planie. Nasz plan jest taki, że nasz tor łódeczkowy będzie na 5 kratek szerokości. Będzie zawierał kwarcowe brzegi, co oznacza, że muszę w pełni uruchomić moją produkcję kwarcu. Będziemy robić bandy, które będą nam odróżniały tor od śniegu, żeby fajnie to wyglądało z góry. I teoretycznie mogłybyśmy zrobić takie klasyczne żółto-czarne, ale zielono-czerwone są bardziej świąteczne, no powiedzmy to sobie wprost. Więc będą zielono-czerwone. Początek toru będzie super, hiper, ekstra niespodzianka. I jeszcze nie mogę nic na ten temat powiedzieć, bo będzie, nie będzie tak. I będzie super ekstra. Najsuper, najekstra. Myślę, że to zrobiła trochę ciaśniej chyba. Na zasadzie nie szła dokładnie za tym dytem. Czyli tu po prostu próbuję zaznaczyć jakby zakręt, jakby był gdzieś taki... Ja bym zrobiła... Czy granice, o. Endermanie, czy ty możesz? Tu bardziej po prostu po skosie, żeby tak nie ten, a tutaj taki... Według mnie, że tu trzeba było jakoś tak manewrować, żeby trzeba było tak... Tylko nie zjeżdżaj tu jeszcze dopiero kratkę, nie? Bo tam mamy z powrotem wyżej. O. No. Ja bym zrobiła tak. Panie Endermanie, can you? Go away. Ps, ps. O. Jakby to zrobić na prosto. Po prostu takie proste kształty. O. Papieros. XD. Nie mogę tego skomentować inaczej niż XD. Bo tu jakby... O, nie wiem, czy nie za prosto. Chociaż... Nie, no właśnie... Bo tu musimy skręcić jakoś, bo tu mamy tor jakby trochę szeroki. I tam jest też chyba trochę szeroko. Tu by trzeba było jakoś. O, jedną na przykład po prostu. Huila. Tu było Żeby zrobić po prostu tak. Dwa. Tak? O to ci chodzi? Żeby to tak płynniej zrobić, ten skręt? Znaczy nie, chodziło mi, żebyś po prostu go trochę zmniejszył, bo tu trzeba jakoś szerokością wyjechać, bo tu mamy napięcie jakoś tu zakręcić. No to wyjedziesz tam. Myślałem, czy tak dotąd by zrobić. Za bardzo liczysz, za bardzo się skupiasz, wiesz? To było ładnie. Stawiajmy blok i w końcu coś wyjdzie. No. Nie wiem, czy tu by nie zrobić jakby granicy tego tu. Tylko wtedy tu mamy trochę bardzo, bardzo szerokie. A to w sumie jej się jeszcze A nie może być na prosto? Zamiast takiego skrętu, to akurat tutaj prosto? I tam będą takie bardziej płynne zakręty? W sensie to, zobacz, podleć sobie do góry. Bo tu robimy zakręt i tu robimy tu zakręt kolejny, prostu... bo skręcamy tu. I robimy taki zakręt śmierci trochę. Bo ty chcesz to zakrętem łyknąć. No dobrze. To czekaj. Więcej trudu. Okej. Okay. A, ghost block. A, nie widzę znaczy, no go. No nie wiem, zajmie więcej miejsca. Jakby. To czekaj, to... mogę to tam rozebrać i zaznaczymy od nowa? Bo się zgubiłam. Miałaby tu gdzieś mówiłam, żebyś zaznaczała ten wirtuozie. Przepraszam. I tak w ogóle to trzeba będzie bardzo nafarmić lodu, bo... Oj, no, tak. Z czterech staków raczej całego toru nie zbudujemy. Może być ciężko. Ja spróbuję podlecieć. Spróbuję podlecieć sobie do góry i złapać wioskę tak, żeby ją sobie screenshotować i żeby narysować, dobra, jak będzie przebiegał tor. Tak. Jestem głupia, mogłam to zrobić na mapie, ale po co? Pierwszy raz kupuję łódź. W sensie zapłacę za nią wracając, ale... Zapomniałam, że ten tor jest... Pozbierane. Super, okej, okay, to cudownie. Nie, ten tor jest do dupy. Wydałam niepotrzebnie diaksa na łódź. Na niedokończony tor, który nie ma dywanów. I się jedzie po netherracku. Plus papier, dół. Dziękuję ci bardzo.
przyps był, jakbym straciła ten łuk, bo to blocza. no cóż. Lodołamacz! Dobra nazwa na kilo. Tak, właściwie to tak. Słuchajcie, Lot już poszła spać, ja jeszcze dostarczałam tutaj lód, który udało mi się nazbierać i zobaczcie, jak to zaczyna wyglądać. Czyż to nie jest genialna taka wijąco się toro rzeka płynąca przez to wszystko, co tutaj będzie? Jest super. Poplanowałyśmy też kilka struktur, które będą się pojawiały tutaj jako przeszkody lub jako urozmaicenia i dodatki do tego całego terenu. Jak widać, w niektórych miejscach są spadki, dlatego że wyjątkowo na tym torze nie będzie się kręciło kółek. To będzie tor z punktu A do punktu B i będzie upstrzony takimi różnymi cukierkowymi atrakcjami i przeszkodami. Także mam nadzieję, że uda nam się to w miarę szybko do świąt skończyć. Jeżeli nie, to będzie przykro, jeżeli się uda, to będzie super. Trzymajcie mocno kciuki. A na dzisiaj chyba kończy nam się czas na ten odcinek, także mam nadzieję, że Wam się podobało. Życzę Wam miłego dzionka. Trzymajcie się ciepło, no i cześć. Widzimy się w kolejnym. Pa, pa, pa!